Welcome in Ski Talks. Cześć, Sebastian Grabowski. Mam ogromną przyjemność być gospodarzem rozmów, wywiadów, które będą poświęcone nowoczesnym technologiom. Będę starał się odpowiadać na pytania, rozwiązywać zagadki, ale również i pokazywać dobre przykłady. Zapraszam Was do Ski Talks. Dzisiejszym gościem naszych rozmów o sieciach blockchainowych, o projektach, o wdrożeniach jest Szymon Fiedorowicz, CEO projektu Ski Network. Szymon od prawie 20 lat związany jest bardzo mocno z rozwojem całej domeny internetu rzeczy. Dzisiaj mam ogromną przyjemność porozmawiać z nim o tym, jak wygląda projekt, co dzieje się z Szymonem, jak wygląda jego historia, którą rozpoczął parę miesięcy temu w Dubaju. Mam nadzieję, że będzie nam w stanie odpowiedzieć na kilka pytań, które udało nam się zebrać, na przykład z community, które bardzo mocno zaangażowało się w pierwszą listę tego, co ciekawe. Cześć Szymon. Cześć Sebastian. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję na ciekawą rozmowę. Nasza rozmowa, Szymon, nie jest przypadkowa. Udało mi się przeprowadzić dosyć poważną ankietę na kanałach społecznościowych i dla wszystkich byłeś pierwszym gościem, którego chcą zobaczyć w naszej nowej formule. Czy tamta atmosfera sprzyja innowacyjności? Takie pierwsze pytanie, bo ta innowacyjność w waszym projekcie jest niezbędna, wręcz kluczowa. Zdecydowanie tak. To był jeden z głównych czynników, dlaczego zdecydowałem się tutaj przyjechać. Ski Network jako ekosystem musi zaistnieć w wielu dziedzinach, branżach oraz miejscach geograficznych. Analizując sytuację, gdzie jest najlepsze miejsce, najlepsze miasta do wdrożeń, żeby tak jakby wieść o tym obiegła cały świat, analizując tą sytuację, wyszło nam, że Dubaj jest najlepszym miejscem. Władze tutejsze są mocno otwarte na innowacje. Mało tego, decyzje są w jednym ręku, co oznacza możliwość szybkiej ścieżki wdrożenia. To było kluczowe, dlaczego tutaj się pojawiłem. W związku z tym, że zarządzanie jest jednak kluczową rolą, kiedy chodzi o budowę wartości w tego typu projektach. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Jednak jesteś tam, jesteście trochę rozproszeni. Czy jest to proste? Jak to wygląda z Twojego punktu, w którym teraz jesteś? Wiesz co, zarządzanie zdalne jest możliwe, tu się zgodzę, ale aczkolwiek jest trudne. Musicie wiedzieć, że tak jakby wyjazd ten był taką świadomą decyzją całego teamu po konsultacjach, gdyż nasza historia wyglądała tak. Zaczęliśmy jakiś rok temu tak jakby intensywny development. Doszliśmy do etapu, kiedy cały blockchain działa. Narzędzie w postaci blockchaina, które ma budować ekosystem, jest w pełni funkcjonalne. Pierwsi partnerzy go wdrażają. W związku z tym nadszedł czas na decyzję, co dalej. Dalej musimy zadbać o budowę ekosystemu. Co to oznacza? Potrzebujemy jak najwięcej partnerów, którzy zaczną go używać, jak najwięcej wdrożeń w obszarze smart city, jak i w obszarze korporacyjnym. I żeby to osiągnąć, a jednocześnie wyjść poza Polskę, bo nie jest to łatwe, w drugą stronę również, będąc w Polsce, ciężko wdrożyć coś za granicą. Analizując sytuację, wybraliśmy, że Dubaj mógłby być świetnym miejscem, żeby wykonać następny krok, aby zdobyć nowych partnerów o zasięgu globalnym. Dlatego też ta decyzja. No i teraz co w związku z tym? W związku z tym ciągnie to za sobą pewne konsekwencje, mówiąc wprost. W związku z tym, że ja jestem tu zdalnie, wyszukuję tych nowych możliwości dla projektu, przyjmuję od dzisiaj rolę de facto kogoś odpowiedzialnego za wzrost wartości budowania nowych wartości, poszukiwania nowych ścieżek. W związku z tym Radek Krzycki, który świetnie się sprawdził w roli zarządzającego procesami, ludźmi, chciałbym oficjalnie ogłosić, że Radek Krzycki przejmuje moje stanowisko CEO, na którym świetnie jestem pewien, że się sprawdzi. Ja natomiast przejmuję stanowisko Chief Growth Officer, czyli facet od poszukiwania nowych możliwości dla budowy ekosystemu. Czyli Szymon, jest to naturalna decyzja. Przerwać, bo to jest ważna informacja. Domyślam się. Ja ją odbieram teraz jako, jak to mówi community, gruby news, ponieważ chcesz powiedzieć, że wy się reorganizujecie, tak? Zmieniacie trochę zależności w ramach spółki, w ramach projektu Ski Network, tak? Czyli następuje zmiana, ona nastąpiła już, czy ona będzie za chwilę, kiedy oficjalnie ta zmiana się wydarzy? Zaczynając od końca, oficjalnie zmiana wchodzi w życie od kwietnia, aczkolwiek można powiedzieć, testowaliśmy ją przez ostatnie 6 miesięcy, tu nie ma co ukrywać, tak?
I proces zmiany jest naturalnym procesem. Jeżeli projekt ewoluuje, pojawiają się nowe szanse, my też musimy się zmieniać. Tutaj nikt się z nas nie zbiera, kto ma być CEO, kto nie ma być. Tak jakby są to rozsądne decyzje, które mają na celu budowanie wartości spółki i podtrzymanie wzrostu. Więc jest to naturalna decyzja, tu nie ma czego się obawiać, że ktoś odchodzi, zmienia. To jest chyba, mi się wydaje, bardzo ważny element, bo ja to czytam, trochę parafrazuję tak. Wiemy, gdzie powinniśmy się rozwijać, wiemy, gdzie jest dobre miejsce na mapie świata, żeby rosnąć, więc teraz się reorganizujemy, zmieniamy swoje odpowiedzialności, ty zostajesz w zarządzie odpowiedzialny za nowe pomysły, nowe wdrożenia, nową wizję rozwoju na tamtą część świata, Radek przyjmuje tą funkcję operacyjną, czyli zarządza projektem Ski Network. Dobrze to sparafrazowałem, Szymon? Dokładnie tak. Może ja przy długich słowach, bo chciałbym wytłumaczyć dokładnie to samo powiedziałem. Tak, zmieniamy się, bo rzeczywistość od nas tego wymaga, a my idziemy dalej, budujemy to dalej w innej, zreorganizowanej formie. Ta zmiana głównie dotyczy mnie i Radka, tak jakby zamieniamy się trochę miejscami, stworzyliśmy nową przestrzeń de facto dla mnie. Herman zostaje na swoim stanowisku jako szef całego IT, Marta zostaje na swoim stanowisku jako szef marketingu. Więcej zmian nie ma, ta jest kluczowa, ale moim zdaniem z wielką korzyścią dla projektu. Aha, słuchaj Szymon, nie będę dalej się o to ciebie pytał, ponieważ mam w tym moim portfolio tych pytań, które zebrałem, one będą się chyba do tego odnosiły. Przyznam się, że nie wiedziałem o tym, co mi osobiście, patrząc na to, jak wyglądacie, też doświadczyłem trochę tego miasta, w którym teraz jesteś, że naprawdę tam patrząc na cały ekosystem, no dobrze, zobaczymy, jak to wam się uda. Szymon, pierwsze moje pytanie, które trochę się wiąże z tym, co odpowiedziałeś. Pytanie pochodzi od kolegi, który zadał je tak. Panie Szymonie, mieszka pan w Dubaju już ponad pół roku. Proszę opowiedzieć, co się udało zawodowo osiągnąć przez ten czas dla Ski Network. Co się udało zrobić? Odbyłem mnóstwo spotkań. Od samego szczytu, zaczynając, bo akurat zacząłem od tej strony, schodząc niżej do spotkań korporacyjnych, biznesowych, potencjalnych partnerów. Po pierwsze, ludzie się zaczęli dowiadywać o istnieniu projektu. Każdy jest zdziwiony, że coś takiego istnieje i że jest możliwe to do wdrożenia. Każdy jest zdziwiony, że jesteśmy gotowi do wdrożeń przede wszystkim. Więc przede wszystkim ja się skupiałem dzisiaj na zebraniu feedbacku z rynku, zbudowanie pierwszych relacji. Potwierdziły mi te rozmowy, mocne zainteresowanie tego regionu wdrożeniami. Te spotkania kontynuujemy, one się tak jakby postępują do przodu. Widzę wielkie szanse, że w jakimś skończonym, niedługim okresie zaczniemy pewnie ogłaszać jakieś wdrożenia z tym regionem lub z korporacjami, które tutaj działają w obszarze Smart City, ale nie tylko. Żeby starać się jakby tym pytaniu nadać jakąś skończoną odpowiedź, czyli jakby jesteś tam, zacząłeś funkcjonować, rynek pozytywnie odbiera to, co udało wam się zrobić, patrzy na wdrożenia. Zdecydowanie. Takie małe pytanko, ponieważ tak jak wiesz, miałem tam swoją prezentację, która uważam w miarę fajnie wyszła, tu sam się pochwala, autopromocja. Powiedz mi, czy był jakiś follow-up z tej prezentacji? Czy ktoś do ciebie trafił? Bo na sali, kiedy ja występowałem, było tam prawie 400-500 osób. Wiesz co, bardzo dużo. Tak naprawdę zrozumcie, że każde spotkanie, każde wejście w interakcję ma jakieś follow-upy, jakieś konsekwencje. To jest budowanie tak jakby obecności naszej w świecie blockchain, w świecie Smart City. Tych follow-upów było sporo, zwłaszcza, że Sebastian, jesteś akurat kojarzony z Orange'em. W związku z tym, że tak powiem, nie mogę wszystkiego zdradzić, ale follow-up był zarówno z branży telekomunikacyjnej, jak i z obszaru Smart City. Ten Orange, mówiąc wprost, mocno uwiarygadnia projekt. To, co robimy w obszarach Smart City, co w zakulisowych rozmowach możemy zdradzić oficjalnie, jeszcze nie o tym nie mówimy, to też nas uwiarygadnia. Tak naprawdę widzę mocny ruch w stronę szybkich wdrożeń, zwłaszcza w tym roku. Nie wiem, czym to jest do końca spowodowane. Może rzeczywiście wzrostem świadomości na temat naszego projektu i możliwości. Może sytuacją na świecie. W każdym bądź razie mamy pełne ręce roboty dzisiaj. Tutaj trochę wejdę w ten twój dyskurs, bo faktycznie jest tak, że akurat ta branża telekomowa jest mi bardzo bliska i faktycznie też jak ja patrzę, jak oceniam sobie, jak te wszystkie trendy idą, to naprawdę operatorzy szukają tych wyróżników, a ta cała sieć, rzekłbym, która jest jednak demokratyczna, inna niż wszystkie inne, jest trochę inna niż internet, uwiarygodne transakcje, jest takim fajnym wyróżnikiem. Szymon,
Pytanie od Michała. Co się stało w Dubaju na targach, że tym umilkł w tak kluczowym dla społeczności czasie na prawie 2 tygodnie? Czy są jakieś powody? Co się wydarzyło w Dubaju? Co się wydarzyło w Dubaju? Mówiąc wprost, pojechaliśmy do Dubaju przygotowani, mieliśmy ogłosić gruby news i tak było. Byliśmy gotowi z komunikatem ze wszystkim. Byliśmy zapewniani ze strony naszych partnerów, że oni zdążą z zaakceptowaniem zgód marketingowych po ich stronie, co się niestety nie wydarzyło do ostatniego dnia. Była nerwówka, przyznam. Dlaczego zamilkliśmy? Bo staraliśmy się do ostatniego dnia dowieść tego newsa, nawet spóźnionego. Staraliśmy się zrobić wszystko, żeby jednak te wszystkie zgody dostać. Te zgody latały od kraju do kraju. Na samym końcu się okazało, że jednak nie damy rady. Nie z naszej winy. My byliśmy gotowi, tak, ale no, ten świat korporacyjny, zwłaszcza ten globalny, rządzi się swoimi prawami. My też się tego uczymy. Spowolniliśmy tempo, musieliśmy wrócić z powrotem. Że tak powiem, swoją lekcję odrobiliśmy. A chcę zapewnić jedną rzecz. Partnerzy, których wtedy mieliśmy ogłosić, nadal z nimi pracujemy, ale już nie puszujemy tak, żeby zrobić. Zmieniliśmy przez to, albo dzięki tej sytuacji, całą strategię komunikacyjną na post factum, a nie przed, żeby nie rozbudzać zbędnych nadziei. Aczkolwiek partnerzy są na pokładzie, technologie są w użyciu. Jestem pewien, że w niedługim czasie dokończymy ten proces z tymi partnerami, ale już nie puszując ich, żeby ich nie wystraszyć. I ogłosimy to przez nasze oficjalne kanały. Dzięki, Szymon. Dla mnie na to pytanie odpowiedziałeś. Na pewno będzie wiele pytań. Mam nadzieję, że na kolejnych dedykowanych sesjach, które prowadzi zespół, będziecie to rozwijali, bo troszkę czas nas goni. Kolejne pytanie. Czy znasz swoją konkurencję? Co wam daje przewagę, którą można zobaczyć tu i teraz, a nie tylko na papierze? Takie jeżeli wyróżniki, albo konkurencja, z którymi do których wy się trochę porównujecie, albo która porównuje się do was? Ja myślę, że konkurencje, do której możemy się porównać, są to projekty blockchainowe typu Chainlink, IOTA, IOTEX. To są takie, tak na szybko mogę wymienić. Również Solana i inne. Czyli de facto ekosystemy, tak? Zwłaszcza te IoT. Z jednej strony jest to konkurencja, aczkolwiek to, co nas wyróżnia, jestem pewien, to są te realne wdrożenia, które się w tym momencie toczą, tak? Konkretnie mamy realne połączenia do wielu systemów już IoT, które funkcjonują. Mamy własny blockchain, jest to też jakaś przewaga, aczkolwiek te projekty, które wymieniłem, oprócz Chainlinka, też mają własny. I mamy te wdrożenie w obszarze Smart City, które każdy projekt jest zainteresowany tym, jak my zrobiliśmy, że z miastami się dogadujemy. Bo to jest droga do masowej adopcji dla wszystkich mieszkańców miast i tego nam każdy zazdrości. Szymon, a czy jest coś technicznego, czy jest coś takiego unikalnego, o czym nie możesz mówić albo chcesz mówić? Coś technicznie, co jest unikalne, kiedy patrzymy na Ski Network? Czy jest to bardziej pytanie do Hermana, czy ty jesteś mi powiedzieć coś, co inaczej, jest kilka technicznych feature'ów, które rzeczywiście będą naszym mocnym wyróżnikiem w całym świecie krypto, ale one są w fazie developmentu, więc dzisiaj nie mogę o nich powiedzieć. Każdy odpowiada u nas za swoje role. Ja wiem, jacy partnerzy są w trakcie developmentu. Herman jest świadomy, jest w stanie powiedzieć, w jakiej fazie jest ten development, czyli te prawdziwe wyróżniki. Szymon, kolejne pytanie z naszej listy. Czym spowodowany jest brak obecności na Telegramie po Dubaju? Kilkanaście minut raz na tydzień jest do ogarnięcia. A poprawiłoby to wizerunek Ski Network wśród społeczności? Czym to jest spowodowane? No, przyznam się, trochę traktuję to pytanie rzeczywiście do mnie. Osobiście była to świadoma decyzja. Chciałem tak naprawdę i chcę zadbać o przyniesienie jak najwięcej wartości dla projektu Ski Network, co wiąże się z koniecznością 100% skupienia na przyniesieniu tych wartości. Więc świadomie tak jakby odszedłem trochę od Telegrama, który z jednej strony wiem, że potrzebujecie tej konwersacji, ale z drugiej strony jest to dla mnie mocny czynnik rozpraszający rozmowy na te wszystkie tematy. W związku z tym świadomie skupiłem się w tym okresie na developmencie, na dowiezieniu partners, na dowiezieniu wdrożeń.
I myślę, że jak już niedługo zaczną się one już pojawiać w oficjalnych komunikatach, powoli wrócę z powrotem do mediów, do rozmów z Wami, już w nowej roli. Znaczy, no jesteś bez wątpienia CEO projektu, który ma taką ciekawość społeczności, więc odbieram trochę to, że Ty wrócisz, pojawisz się za chwilę, więc tą potrzebę tej komunikacji z Tobą, ona będzie zaspokojona, Szymon, tak? Rozumiem, że tak mogę to parafrazować? Tak, zdecydowanie. W związku z tym, że ta moja rola będzie związana z promowaniem tych wartości ESG Network, będę starał się pojawiać w różnych mediach, w różnych konfiguracjach, w taki sposób, żeby promować ESG Network. Również zacznę się pojawiać w jakichś tam interwałach czasu, w rozmowach z Wami, może AMA, może wideo AMA zrobimy, ale trochę liczę tutaj, Sebastian, też na Ciebie. Dostosuję się do strategii marketingowej Timo. Dziękuję Ci, Szymon. To jest dobra odpowiedź. Na pewno ona spotka się z dużą, bardzo pozytywnym odbiorem społeczności. Kolejne pytanko, Szymon. Co stanęło na przeszkodzie? Jaki był główny powód, że nie jesteście w top 10, a jesteście poza top 1000? Bardzo pytanie, zresztą ono się pojawia bardzo często. Słuchajcie, założyliśmy ten projekt, nie wiem, rok temu mniej więcej, trochę ponad. Wtedy mieliśmy jasną strategię, gdzie chcemy dojść. Top 10, top 50, tam celowaliśmy i nadal celujemy. Tu się nic nie zmieniło. Problem pojawił się w trakcie realizacji planu. Mieliśmy bardzo ścisły plan. Mało tego, idąc ściśle według planu, dowoziliśmy każdy element i każdy kamień milowy, co aż nas szokowało i każdy się pytał, jak my to robimy. Rzeczywiście niosła nas fala popularności. Wtedy, gdybyś mnie zapytał rok temu, czy Szymon wierzysz w to, jasne, że wierzę. Nawet mając te doświadczenia, patrząc na tamtą sytuację, bym wierzył, że to się uda. Aczkolwiek spotkaliśmy po prostu rzeczy, które no, nikt z nas nie miał doświadczenia. Zderzyliśmy się ze światem korporacyjnym, politycznym. W momencie, kiedy skończyliśmy projekt i przeszliśmy do developmentu, gdzie trzeba było zachować timeline, że tak powiem, newsów w cudzysłowie, okazało się, że to nie jest takie proste. Mało tego, my musimy dostosować się do partnera. To trochę zmieniło wszystko. Ta lekcja dała nam wiele do myślenia, przeorganizowaliśmy się, zmieniliśmy swoje role, zmieniliśmy styl komunikacji na post factum zamiast przed. I to są główne różnice, więc nie zmienia się strategia. Ja nadal wierzę i jestem pewien, że dojdziemy do tej czołówki, bo nasz projekt jest naprawdę unikalny w świecie krypto. Mamy realne wdrożenia i te smart city, tego nam wszyscy zazdroszą. To jest droga do masowej adopcji. Dzięki. Ta odpowiedź chyba jest wyczerpana przez Ciebie, czyli jakby nie zwalniacie. Powtórzę ponownie, reorganizacja, nowe role, wyjście poza kraj, w którym wychowaliście się i żyjecie, nowe biznesy i nowe partnerstwa. Dlatego też to Twoja nowa rola, ja rozumiem, bo tak ją trochę opisuję. Kolejne pytanie. Słyszymy, że team jest bardzo zapracowany i dużo się dzieje za kulisami, co odbija się na komunikacji, marketingu i opóźnieniach. Jednocześnie dowiadujemy się, że przynajmniej dwie główne osoby z teamu są zaangażowane w całkiem nowy projekt. Poproszę o komentarz i pytam, czy pan jest związany z tymi projektami? Odpowiadając znowu, musimy się trochę cofnąć do momentu założenia tak jakby projektu z jego startu. Jako founderzy umówiliśmy się, że ESG Network jest naszym głównym projektem aż do zakończenia pracy nad nim, czyli globalnego sukcesu jak dla mnie, który jesteśmy na dobrej ścieżce. Aczkolwiek nikt z nas nie jest niewolnikiem tego projektu. Tutaj nikt z nas nie komitował w żaden sposób, że tylko to do końca życia, do upadłego. No nie. Mało tego, wręcz dla mnie ja widzę tutaj zaletę. Jeżeli budujemy sobie nawet swoje prywatne doświadczenia w świecie krypto, to też te doświadczenia wpływają na to, w jaki sposób podejmujemy decyzje w ESG Network. Kolejna rzecz jest taka, że też umówiliśmy się, w związku z tym, że ESG ma być głównym projektem, chcę Wam zagwarantować, że ESG Network nie cierpi ani na zarządzaniu, ani na tempie prac. I teraz odpowiadając wprost na drugą część pytania, nie, ja nie jestem zaangażowany w ten projekt. Aczkolwiek
to jest dla mnie oczywiste, że jeżeli w tej roli takiej, gdzie w tym momencie bardzo ważne jest przyciągnięcie nowych projektów, aby rozpocząć budowę ekosystemu, jeżeli natknę się na projekt, któremu na przykład trzeba trochę pomóc, żeby on rzeczywiście zaistniał, to pewnie ja też się zaangażuję w taki projekt, zrobię wszystko, żeby zdobyć nowe doświadczenia, żeby zdobyć nowe wartości dla wzrostu Eski Network. Więc to chyba jest wyczerpująca odpowiedź. Ta struktura trochę nazywa się w dużych firmach takim self-developmentem trochę, bo tak to traktuję, tak jak Ciebie słucham, że jednak rozwijacie się, szukacie nowych tak zwanych opportunity w innych obszarach, ale ten Wasz fokus, ta Wasza koncentracja jest dalej na Ski Network. Czy prawidłowo to odebrałem? Tak, 100% prawidłowo. Dziękuję bardzo. Szymon, pytanie kolejne, ponieważ czas nas goni. Ski został sponsorem w motorsporcie. Zmieniliście też brand. Te działania miały mieć związek z ogłaszanymi partnerstwami. Mija rok od działań, o partnerstwach nic nie słyszymy. Czy to oznacza, że ci konkretni partnerzy się wycofali? Jak to wygląda z dzisiejszej Twojej perspektywy? Uczestnictwo nasze w motorsporcie miało dwa cele. Po pierwsze, powiedzieć o naszym projekcie trochę w innym gremium niż tylko krypto. Automotive Industry, chciałbym powiedzieć, czyli cały motorsport i cała motoryzacja jest ważną częścią Smart City również. W związku z tym my wiemy, że chcieliśmy siebie pokazać od strony motorsportu, zdobyć nowy networking, znajomości, które pomogą nam w przyszłości zaangażować świat motoryzacji w to, co budujemy. I to się nam udało. Mamy naprawdę świetne kontakty, które zaowocowały wieloma rozmowami i przyszłymi być może partnerstwami, za co trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że niedługo Wam opowiemy o tym wszystkim. Z mojej perspektywy spełniły się nasze oczekiwania, a tak jeszcze cofając się do początku, dobrze wiecie, że nasze zainteresowania, moje, Radka, Hermana krążą wokół motoryzacji. Nie bez przyczyny cała nasza historia rozpoczęła się od Forda Mustanga, którego chcieliśmy szerować między sobą, więc tak jakby ta część uważam, że poszła świetnie, a to, co z niej teraz wynika, mam nadzieję, że niedługo zostanie ogłoszone oficjalnie. Tak, ja osobiście sam, słuchając nieraz Twoich wypowiedzi, Twoich prezentacji, z ogromnym ogromnym sentymentem odnoszę się do tego Mustanga czerwonego, jak z jaką taką pasją opowiadasz, skąd się w ogóle wziął pomysł oraz wzięła się idea. Skeja. Pytanie kolejne, tym razem od Kamyka. Z iloma klientami Ski Network obecnie rozmawia? Czy są one zaawansowane, te rozmowy, żeby zobaczyć ich, tych partnerów na mainnecie Ski Network w H1 2022, czyli w tym półroczu, w którym obecnie jesteśmy? To, co mogę Wam powiedzieć, to tak, wracając nawet do Dubaju, partnerzy, których wtedy mieliśmy ogłosić, nadal z nimi pracujemy, więc to są kilku korporacyjnych partnerów o zasięgu globalnym, nadal z nimi pracujemy, więc tu już mamy świat korporacyjny, który jest w naszym pipeline gdzieś. Mamy też wiele projektów ze samego Eski Challenge, który też widzę, że kilka z tych projektów jest naprawdę, mało tego, że ciekawych, to jeszcze są zaawansowani chłopacy technicznie. Co to oznacza? Oni już dewelopują. Mam nadzieję, że niedługo będą w stanie pokazać naprawdę żywe demo albo żywe wdrożenia, co by było perfekcyjne. Więc tych kilka projektów też myślę, że zobaczycie niedługo. Oraz aktualnie jesteśmy w trakcie wdrożeń, właściwie końcówce testów, tak bym to nazwał, z trzema dużymi polskimi miastami. Na razie tylko polskimi, ale też już pracujemy nad miastami poza naszym krajem, więc na pewno z tych trzech dziedzinach zobaczycie partnerstwa w tym roku. A czy jednak cała sytuacja polityczna, chłodząc trochę, widać Twoją pasję, ponieważ ją obserwuję teraz. No tak. Czy ona ma tutaj znaczenie jednak, bo to jednak jest duży problem, kryzys gospodarczy, to jednak jest wojna, tak? No wiem, do czego dążysz, tak naprawdę Nie jest to łatwa sytuacja, mówiąc wprost, tak? Nie będę się odnosił do samej wojny, ale wiadomo, że priorytety miast są dzisiaj troszeczkę inne. Na szczęście jesteśmy na końcówce testów, nie jesteśmy przed podjęciem decyzji, czy zaczynamy, więc liczymy na to, że pomimo tych tak jakby problemów dojdziemy do etapu, kiedy oficjalnie ogłosimy jednak te wdrożenia. No świat idzie dalej do przodu, świat żyje, więc trochę nam to poprzedziało plany, ale dowiedziemy temat. Przerywam, ale ja postrzegam również ten element jako jakby plus Twojego jednak bycia w innej części świata, bo
bo w Polsce byłoby ekstremalnie ciężko teraz ten biznes tak skalować, jak mogę sobie go wyobrazić, a jednak twoje miejsce tam jednak trochę ułatwia. Takie jest moje odczucie, nie wiem, co o tym sądzisz. Dorzucę tak jakby jedno zdanie. Rzeczywiście w Polsce moim zdaniem osiągnęliśmy tak zwany sufit, czyli mamy w pipeline'ie topowe korporacje i topowe miasta. Co to oznacza? Że co mamy więcej w tym kraju osiągnąć? Jeżeli naszym celem jest globalny sukces i rzeczywiście top 150, 10 światowych projektów blockchain, my musimy wyjść poza granice Polski, więc można powiedzieć rzutem na taśmę tą decyzję podjęliśmy, wyjechałem i z tego miejsca łatwiej pracuje się nad wdrożeniami poza granicą naszego kraju. Czyli wracając do tego pytania, żeby dać jakby upust i to tak trochę zawęzić, podejrzewasz, że w tym półroczu będą wdrożenia, skończone miasta, które są już na bardzo zaawansowanym, to jest moje odczucie, poziomie, oraz również projekty, które są wyinkubowane, będą może wdrożone w ramach Ski Network Challenge i inne partnerstwa, nad którymi obecnie pracujecie, tak? Znowu perfekcyjna parafraza. Gratuluję. Dzięki bardzo. Się, no, taki prowadzący i taki odpowiadający to czysta przyjemność. Mam nadzieję, że również dla słuchaczy. Szymon, bardzo szybciutko do kolejnego pytania. Jak zamierzacie skalować? W ogóle pytanie od ciekawego fana Ski Network, od pana albo pani R. Jak zamierzacie skalować montaż urządzeń i wdrożenia technologii? Jedna Karuma to chyba trochę za mało. Czy powstają już w innych krajach takie firmy podobne jak Karuma, które będą to robić? Czy będą podlegać pod Ski? Czy raczej będą to biznesy niezależne? Kiedy możemy spodziewać się, że je poznamy i gdzie oczywiście one powstają? Dobrze. Zadaniem Karumu nie było tak naprawdę nigdy bycie jedyną firmą wdrożeniową Ski Network. Bylibyśmy utopistami, gdybyśmy twierdzili, że Karuma zdobędzie monopol na tym rynku. Nie ma opcji w ogóle. Karuma miała wesprzeć proces biznesowy u naszych partnerów, u firm, które chcą zbudować własne produkty i mają pomysł na wdrożenia, mają pomysł na zbudowanie produktów na Ski Network. W związku z tym odpowiedz mi, tak, Karuma nie jest jedynym. Karuma jest jedynie, ja ją tak traktuję, my budujemy dzisiaj ekosystem, coś jak App Store, ale jeszcze w tym App Store nie ma aplikacji do użycia. Karuma buduje pierwsze tak jakby aplikacje podstawowe, jak kalkulator, jak nie wiem, dokumenty, podstawowe rzeczy, tak? A w tym momencie nakłaniamy innych, zobaczcie, App Store istnieje, pierwsze aplikacje istnieją zbudowane przez nas naszymi rękoma, zapraszamy, budujcie własne, więc Karuma ma inicjować takie procesy, promować, wręcz nawet oddać to pole, jeżeli się pojawi potencjalny niby konkurent, to nie są konkurenci. A odpowiadając wprost na drugą część pytania, oczywiste jest, że tacy klienci, znaczy klienci, partnerzy pojawiają się, to są, my to nazywamy integratorzy głównie lub projekty, które chcą budować na naszym ekosystemie i one są z różnych części świata. Na pewno to jest Azja, na pewno to jest Afryka, na pewno to jest United States, mówiąc po polsku. I mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli ujawnić tych partnerów. Również są to branża telekomunikacyjna, mocno nam tutaj pomaga. Nie ukrywam, że dzięki Orange'owi, który gdzieś tam pomogłeś nam wydevelopować. Powoli już jesteśmy prawie na końcu naszych pytań, Szymon. Pytanie numer 10. Czy podtrzymujecie dane słowo, że partnerzy będą skupować tokeny do wdrożeń z giełd? Jeśli nie, to dlaczego? Jaki procent będzie z giełd? Pierwsze zakupy miały być już na jesień 2001. Czy odbyły się już? Może też mowa o dedykowanej bramce do zakupów tokenów. Możesz wyjaśnić tę kwestię? Tutaj na odpowiedź na to pytanie na pewno będę potrzebował pomocy Hermana i pewnie częściowo powinieneś jeszcze raz zadać to pytanie Hermanowi. Z punktu widzenia też tak powiem planu, plan od początku był taki, że tokeny ESKI będą służyły jako opłaty licencyjne za generowanie kluczy, czyli funkcjonalność naszego blockchaina i tu się nic nie zmieniło. One będą skupowane z rynku, tutaj jest swoboda. Tylko musicie zrozumieć tak. Korporacyjni partnerzy, z reguły oni chcą umowę, fakturą, kupić te klucze i tyle. W związku z tym trzeba za nich to zrobić. Mniejsi partnerzy mówią, poradzimy sobie, sami sobie skupimy. Więc oni sobie sami to skupią, sami aktywują. Więc z naszej perspektywy moment, kiedy wy będziecie mogli tak jakby już naturalnie zobaczyć ten mechanizm ruszy, będzie rzeczywiście odpalenie tej bramki.
My tą bramkę, odpalenie jej, czyli automatu, przesuwamy ze względu na to, że przesuwa nam się pierwsze miasto, które oficjalnie wejdzie w ekosystem. Jak tylko ono wejdzie, mam nadzieję, że ogłosimy bramkę i wtedy rzeczywiście każdy sobie sam będzie decydował, jak, kiedy skupi sobie SK-je, ale zdecydowanie one będą skupowane z rynku. Ja trochę tak wrócę do pytania poprzedniego, bo rozumiem, że tam już częściowo odpowiedziałeś trochę na to. Tak próbuję znaleźć też te połączenia w niektórych pytaniach, żeby to była taka całość. Czyli po pierwsze, biznesy, które mają korzystać na sieci Ski Network, są niezależne, są po prostu niezależnymi od Ski biznesami, które wykorzystują ten network, Ski Network, Ski Blockchain Network, tak możemy nazywać to. Czy one będą potrzebowały tego paliwa. Tym paliwem są po prostu te klucze, licencje do dostępu do tego blockchaina, czyli są modele, w których po prostu firma taka jak trochę Karuma będzie tym administrowała i będzie to sprzedawała w postaci takiej standardowej, a te mniejsze firmy, średnie startupy albo i duże, które chciałyby bezpośrednio mieć dostęp, mogą robić to samodzielnie na przykład na giełdach, tak? Zgadza się. I wtedy nawet wykorzystać, nie wiem, niski kurs jako okazję do kupienia na zapas, bo później będą w innej cenie. Więc zgadza się, jest zupełna dowolność. Ski Network jako technologia jest blockchainem. To jest tylko technologia, to jest narzędzie. Tutaj nie ma żadnych zależności biznesowych ani... I musicie jeszcze zrozumieć, że ten mechanizm używania SK do generowania kluczy jest tak jakby wbudowany w blockchain, on musi być odpalony. To na tym opiera się cała ekonomia i cały pomysł unikalności SK-a, tak? Dobra, Szymon. Słuchaj, ostatnie pytanie ode mnie, personalne pytanie, ponieważ ono też się pojawiało często na forach. Podzieliłbyś się trochę, ale nie pytam się o życie prywatne, takie biznesowe podejście. Jak wasze relacje z obecnym już za chwilę CEO, a jeszcze obecnym CEO z Radosławem Krzyckim? Wiedziałem, że takie pytanie padnie. Słuchajcie, jest wszystko w porządku. Przede wszystkim mamy bardzo precyzyjne, ustalone nasze nowe role, które testowaliśmy przez ostatnie parę miesięcy. W tym okresie rzeczywiście może były jakieś, nie chciałbym nazwać tarcia, to były elementy, które po prostu musieliśmy znaleźć swoje miejsce w tej nowej sytuacji, kiedy ja jestem zdalnie, cały team jest tam, a musimy ze sobą pracować, musimy się ze sobą spotykać, wymieniać myśli i nowe pomysły. Więc przede wszystkim biznesowo wszystko w porządku. Nadal się spotykamy na spotkaniach operacyjnych, wspólnie podejmujemy najważniejsze decyzje dla firmy, aczkolwiek działamy trochę niezależnie, nie wchodzimy sobie na nasze pola. Dzięki temu trochę przyspieszyliśmy wręcz nawet rozwój projektu. Prywatnie również w porządku. Radek, jak wiecie, też przyjeżdża czasami do Dubaju, spotykamy się tu na miejscu. Nadal łączy nas pasja motoryzacyjna. Nadal tak jakby nie widzę tutaj przeszkód, że cokolwiek ma się zdarzyć. Zresztą taką obietnicę sobie złożyliśmy na początku, kiedy startowaliśmy projekt, że zaczynamy i kończymy razem. Więc tu nikt z nas się nie wycofuje z tej obietnicy. Każdy dba o drugą osobę, żeby jak najdłużej i jak najszybciej dojechać do naszego celu. Dzięki Szymon. Dzięki bardzo za ten dość wyczerpujący wywiad. Tych pytań jednak było sporo. Ja wierzę, że... Poprawię się, bo powiedziałem jak najdłużej, jak najszybciej dojechać do celu. Jak najdłużej, że tak powiem, w tej konfiguracji tak jak działać, jak dzięki temu jak najszybciej dojechać do celu, żeby to nie było, że sam sobie zaprzeczyłem. Znaczy ja rozumiem to w mojej ocenie bardzo tak, bardzo bezpośrednio, czyli nie zmieniacie swojej struktury odpowiedzialności, one role się jednak zmieniały, odpowiedzialnościowo może też trochę inaczej biznesowo będziecie funkcjonowali, ale ten tak zwany dzisiejszy gruby news, on pokazuje, że po pierwsze jesteście dalej teamem, pozmienialiście role, które mają odpowiadać trochę tej nowej działalności waszej organizacji, waszego projektu. Trochę macie inne teraz domeny działalności operacyjnie. Radosław, ty Szymon bardziej jako ten obszar wzrostu nowych tematów, partnerstw na tamtą część świata, jako ten gateway dla nowych biznesów. I to jest bardzo ważne i to, co ja z tej twojej rozmowy dzisiaj wywnioskowałem, nie zmieniacie ani fokusu na projekcie, czy tej koncentracji, a za chwilę też wierzycie w to, że będziemy jednak w tym top większym czy mniejszym, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, chyba mniejszym niż w tym większym, więc
ten projekt dalej będzie dalej się rozwijał. Szymon, ostatnie słowo, które należy do Ciebie. Chciałbyś coś powiedzieć, jakoś podsumować, spuentować? Bardzo krótko, bardzo Ciebie o to proszę. Słuchajcie, od 15 lat budowałem wizję Smart City, gdzie wszystkie informacje są w stanie się wymieniać. Jesteśmy dopiero od roku w nowym projekcie. Nie zamierzam po 15 latach cokolwiek zmieniać. Czy to ma trwać 3, 5 czy 10 lat? Ja dojadę do końca, team dojedzie do końca, wszystko jest w porządku, trzymajcie za nas kciuki. I właściwie to jest tyle. My jedynie się zmieniamy, a zmiana trochę trwa. Trochę cierpliwości, słuchajcie. Ja, Szymon, życzę przede wszystkim Wam, żebyście jednak byli tam trochę szybciej niż później. W czym na pewno wspiera mnie cała Wasza rzesza fanów, tych pozytywnych, tych negatywnych, ponieważ oni wszyscy jakby są również zaangażowani bardzo mocno w kreowanie w ogóle wizerunku oraz budowę całej tej globalnej sieci Ski Network. Ski Network tak naprawdę, blockchain. Dziękuję Ci, Szymon, bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dwa słowa ode mnie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Była to dzisiaj nasza premiera. Naszym pierwszym gościem był Szymon Fiedorowicz, jeszcze CEO projektu Ski Network. Już za chwilę, jak dobrze zrozumiałem, Chief Growth Officer odpowiedzialny za elementy wzrostowe, partnerstwa oraz nowe biznesy. Dziękuję Wam serdecznie. Proszę Was bardzo o komentarze, które będą pod tym materiałem raczej pozytywne. Zachęćcie mnie również do kolejnych odcinków, na co bardzo, bardzo, bardzo liczę. Dziękuję Wam bardzo. Hej. Dziękuję.